Pani Grażyno, pani się dzisiaj w wyjątkowym miejscu. Dzisiaj wieczorem premiera spektaklu o Wiesławie Szymborskiej. I właśnie chciałem się zapytać, skąd wziął się pomysł na to wszystko? Kasia, prapremiera, ale też Piotr Muszyński, producent tego przedstawienia, który przyszedł do mnie z taką propozycją, że może z okazji pięknej poezji i z okazji też rocznicy jej urodzin, że trzeba zrobić coś. I on powiedział, ty umiesz mówić szymborską. I to wszystko. A Kasia napisała scenariusz, no i tak poszło. To jest takie przedstawienie, nie wiem, czy Kasia mówiła, to multimedialne, bo tu jest film, przepiękna muzyka Karoliny Glazer, 16 kompozycji, każda inna, ale stanowią całość. I właściwie kobiety zabrały się za szymborską. Tak? Natalia, Grażynka, Kasia, Karolina. No i mamy jednego chłopca, Piotrusia, pana. Wiesława Szymborska była wybitną Polką i właśnie to jest chyba trudne przekazać to w odpowiedni sposób, tak żeby każdego ten spektakl ujął. To jest bardzo trudne. Pierwszą osobą taką, która uczy tej poezji jest Sanach, prawda? Tak. Także ona, no fantastycznie, że ona to robi. I zrobiła, i to się dzieje. No i drugą osobą to będzie może właśnie Kasia i ten spektakl. My mamy zupełnie inne teksty, inne wiersze i inny rodzaj przekazu. Ale warto się w nią wczytywać. Ona jest dla mnie takim Norwidem w spódnicy. Tutaj, tak jak pani wspomniała, pani Kasia, która jest pani córką, jak wyglądała wasza współpraca na planie? Bo wiemy bardzo dobrze, że te stosunki rodzinne czasami potrafią zakłócić tą płaszczyznę czysto biznesową. Ma pan tak w domu? Nie mam, ale wiem, że w przypadku niektórych moich znajomych jest tak. Tak, ale wiem, jak się spojrzy na kinematografię, to największe gwiazdy światowego kina zawsze były kochankami albo żonami wielkich reżyserów. Co prawda, ja nie mogę być tutaj kochanką ani żoną swojej córki. I nie znam właściwie dzieci gwiazd. Jeżeli chcą być też gwiazdami, to mają strasznie ciężko. I przeważnie to się nie sprawdza. Ale w roli reżyserii to ona jest bardzo czuła i bardzo wychwytująca każde kłamstwo i fałsz. Tak jak pani wspomniała, życie dzieci gwiazd jest ciężkie. Tak naprawdę mają od samych narodzin, są w tym polskim show biznesie, media o nich piszą i to ma bardzo negatywny skutek moim zdaniem na ich późniejsze życie, bo nie mają wpływu na to, czy chcą być w tym show biznesie, czy nie. To prawda, ale mi się wydaje, że w Stanach jest inaczej. Ludzie są ciekawi dzieci gwiazd i czy im się też uda, czy są też takie wspaniałe, może są gorsze, a może lepsze. Myślę, że trzeba się tak pozytywnie nastawić do tego. Uczmy się w ogóle pozytywnie nastawiać do samych siebie, do człowieka drugiego. Uczmy się raczej doszukiwać ich łez w oku, a nie sukcesów, którego zazdrościmy. Bo to wszystko nie jest takie proste. Aktorstwo i ten show biznes jest przepiękny, ale nie jest łatwy. Tak, to zdecydowanie prawda, ma swoje blaski, ale również cienie. Pani wnuczka Karolina występowała zarówno w The Voice of Poland, razem z panią napisała piosenkę, stworzyła piosenkę, gdzie tekst napisała pani córka. Właśnie, jak się współpracuje na takiej wielopokoleniowej rodzinie, gdzie wszyscy są tak utalentowani i tworzą razem? No dobrze, no. Mamy pomysły. To jest najważniejsze i zasiadamy do wspólnego stołu. I każda gdzieś z nas ma inny talent. Na przykład Karolina właśnie śpiewa pięknie, ale też ma taką osobowość przenikającą przez ekran. No ja to ja. Kasia to Kasia, Karolina to Karolina. Zobaczymy, co będzie. Wiesz, tyle się dzieje w świecie dookoła nas. Nie wiadomo, gdzie się znajdziemy, kiedy coś komuś przyjdzie do głowy, żeby coś stworzyć pięknego. Najważniejsze jest to, żeby mieć moc tworzenia, żeby się chciało. Wiesz, nie wolno rezygnować, musimy chcieć. Wbrew wszystkiemu nie wolno rezygnować.
Wspomniała Pani też o Sanach, która w piękny sposób przedstawiła twórczość Wiesławy Szymborskiej. I tutaj chciałem też zapytać, bo wiem bardzo dobrze, że też zarówno celebryci, jak i influencerzy zaczynają wchodzić w produkcje, chociażby filmowe. Jaki to ma wpływ na produkcję, na obraz tego, w jaki sposób chcemy to przedstawić? Wiesz, to ocena należy do widza, prawda? Łatwość nagrywania i robienia filmów w tej chwili jest bardzo dostępna dla wszystkich. Niemniej trzeba mieć coś do powiedzenia. Trzeba po prostu, no, tak jak Szymborska, ona tak pięknie powiedziała, że wszyscy kochamy poezję, ale tak naprawdę jedna lub dwie osoby na 1000 ją rozumie. I to jest prawda. Tak, to prawda. Myślę, że Sanach tutaj idealnie pokazała młodym ludziom w łatwiejszy sposób tę twórczość. Bo myślę, że tam przez muzykę... Przez muzykę, przez rapowanie, przez to na pewno dojdzie. Nasza muzyka jest bardzo piękna, bardzo trudna, ale swą tkanką muzyczną wchodzi w takie rewiry niesamowite, że ja słuchając tej muzyki, ja zupełnie jeszcze inaczej mówię. Co prawda Karolina Glaser mówiła, że mój sposób mówienia odkrył u niej Szymborską i skomponowała to pod wpływem tego, jak mówię. Natomiast ja uważam, że ja mówię tak, jak ona skomponowała. To bardzo dziwne jest. Ale myślę, że wspaniałe połączenie i najważniejsze są z tego wszystkiego efekty, które dzisiaj będziemy mogli obserwować. Oby. Niech pan trzyma kciuki. Oczywiście, że będę trzymał kciuki. I słyszałem tutaj też, że będą kolejne projekty rodzinne. Coś się szykuje. I właśnie jak pani się na to zapatruje, bo wiem, że gdzieś tam kiedyś wspominała pani, że wolały pani stać z boku i obserwować, jak zarówno córka, jak i wnuczka tworzą piękne rzeczy, a gdzieś tam stać z boku, nie uczestniczyć w nich, tworzyć swoje. Ja jej mogę podpowiadać czasem, ale na przykład czasem któraś z nas się budzi i mówi, mam pomysł. No i coś tam z tego wynika. Ja powinnam zrobić film po drugiej stronie ekranu będąc. I jakbym miała chwilę czasu, to siądę już do tego scenariusza i napiszę. Bo podstawa to jest scenariusz, to jest podstawa. A potem jest umiejętność opowiadania. Bo może pan mieć fantastyczny scenariusz. Jeżeli pani umie opowiadać, to nic z tego nie będzie. A można mówić o rzeczach bardzo prostych, tak jak to robił Krzysio Kieślowski. Ale umiejętność opowiadania jest tak piękna, że wszyscy mówią, wow. Umiejętność dostrzegania. Mhm. Dostrzegania. Wspomniała pani tutaj też o odpoczynku. Idę. Nie ma czasu na odpoczynek. Dzisiaj też nie ma. No dzisiaj nie ma. Dzisiaj zbieramy się i zapraszamy wszystkich 20.13 Teatr Scena Relax. A wie pan dlaczego 20.13? Nie. Nie wiem. Może pani mi uświadomi. Ja też nie widziałam. Otóż ona o godzinie 20.13 dowiedziała się, Wisława, że otrzymała nagrodę Nobla. Czyli wyjątkowa godzina. Tak. I wyjątkowy rok. Tak.